Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś na Waszą prośbę nagrywam kolejny przepis na pyszne, pękające domowe bułeczki, kajzerki. Bardzo prosiliście, aby Wam dokładnie pokazać, jak ja robię właśnie, że one tak fajnie pękają, są chrupiące, tak jak prosto z piekarni, więc dziś dokładnie Wam wszystko opisuję. Przepis na bułeczki znajdziecie również pod filmem. Zaczynam od przygotowania ciasta, przez to już mam gotowe składniki, dokładne na ciasto macie podane pod przepisem i ciasto odstawiam na 30-40 minut. Po tym czasie jest ciasto gotowe, dzielę sobie na dwie części i tworzę takie mniej więcej równej wielkości kawałeczki. Będę teraz formować bułeczki. Jak je formuję, już pokazuję, zagniatam sobie do środka, delikatnie dociskam, spłaszczam, tworzę jeszcze taki okrągły kształt jak do bułek, no i tak robię dokładnie z każdym właśnie kawałkiem mojego ciasta. Bułeczki zostawię do wyrośnięcia na 30 minut, ale zanim to zrobię, mam tutaj kawałek takiej butelki plastikowej i tworzę sobie taki fajny wzorek jak przy bułkach, kajzerkach. Mniej więcej, aby miały one właśnie też taki wygląd bułeczek, ale trzeba tutaj mocniej dociskać, żeby ten wzorek później przy wypieczeniu jeszcze został. Bułeczki odstawiam na 30 minut i już tutaj robię pierwsze pryskanie, czyli mój sposób na właśnie pękające bułki. Mam tutaj zwykłą wodę w temperaturze pokojowej, pryskam, bułeczki odstawiam i po 30 minutach piekarnik nagrzewam na 220 stopni, bułeczki jeszcze raz pryskam po tych 30 minutach, czyli tutaj pryskanie ma bardzo ważną rolę. Bułeczki już piekę 4 minuty, no i pryskanie góra na dole. Zamykam piekarnik i po kolejnych 4 minutach znowu pryskanie. Może to być co 4-5 minut. Tutaj musimy pryskać podczas pieczenia co najmniej 5 razy. Góra, na dole zamykam. No i jeszcze raz pryskamy. Tutaj taką czynność akurat w tym momencie robię czwarty raz. Zamykam piekarnik i czekam, aż bułeczki będą zarumienione, podpieczone. I już są gotowe i piekłam je około 25 minut, na razie jeszcze nie pękają, bo są bardzo gorące, tutaj musimy poczekać chwilę, one naprawdę będą Wam pękać, ale jak się delikatnie schłodzą, no i po 15 minutach schłodzenia popatrzcie, co się stało, pięknie skórka pękła, czyli tak jak miało być, bułeczki są gotowe, mięciutkie, przepyszne, serdecznie Wam polecam.